powrota, którego powrota, bo już skończona powrota, 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 Dziękujemy bardzo. Państwo słyszeli ludową, bardzo na czasie, tematyczną, dzisiejszą pieśń Plon niesiemy plon w wykonaniu zespołu międzypokoleniowego Razem. 18 wieńców dożynkowych, 18 dzieł dożynkowych, bo tak zwykliśmy je nazywać już od 19 lat. Bo drodzy Państwo, mamy dzisiaj 18 wieńców, 2018 rok, a dożynki już 19, a więc jak łatwo policzyć, sięgamy tą nowożytną tradycją aż w miniony wiek. Falbogi, Gołębiówka, Gujszcz, Leonów, międzypokoleniowy zespół Razem, którego przed chwilą słuchaliśmy i będziemy mieli okazję jeszcze posłuchać. Milew, Mroczki, Nowe Groszki, Olszewice, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kołuszynie, Przytoka, Ryczołek, Stare Groszki, Szymony, Wąsy, Wity, Zespół Pieśni i Tańca ze Szkoły Podstawowej w Kołuszynie, Kasianiecka. Drodzy Państwo, starostami dzisiejszych dożynek są pani Agata Michalczyk i pan Piotr Olszewski. Będziemy jeszcze mieli chwilę, by przybliżyć sylwetki tak pani Agaty, jak i pana Piotrka, ale w tym momencie bardzo prosimy gospodarzy dzisiejszych dożynek na scenę. Burmistrz Kałuszyna, pan Marian Soszyński. Zapraszamy bardzo. Proboszcz naszej parafii, dziekan, ksiądz prałat Władysław Szymański. Zapraszamy bardzo. I zapraszamy również chwilę za panami naszych starostów na scenę. Prosimy bardzo. Szanowni Państwo, dziś podczas tych uroczystości dożynkowych o wymiarze parafialno-gminnym zamykamy tegoroczne żniwa, by niebawem, jak i zawsze z Matką Boską Siewną, otworzyć nowy rok rolniczego trudu. Panie Burmistrzu, Księże Proboszczu, oto trud naszej ziemi. Przyjmijcie ten okazały bochen chleba
upieczony z nowego ziarna. Dzielcie nim sprawiedliwie, aby nikomu w miastach i wsiach nigdy go nie zabrakło. Drodzy, szanowni państwo, przed chwilą z rąk starostów dożynek otrzymałem ten piękny, pachnący bochen chleba, wypieczony z plonów tego roku, wynikły z pracy, ciężkiej pracy naszych rolników, z ich trudu. Biorąc ten chleb, biorę go ze świadomością, z odpowiedzialnością i w tej chwili chcę powiedzieć w imieniu własnym i władz samorządowych gminy, że będziemy robić wszystko, żeby tego chleba nie zabrakło naszej gminie, żeby w żadnej rodzinie nie czuto głodu, żeby wszystkie dzieci nasze były syte i szczęśliwe. Moi drodzy państwo, dzisiejszych naszych przepięknych, uroczych, dożynkowych uroczystościach biorą udział oprócz wspaniałych i wytrwałych rolników goście z zewnątrz, ale również i przede wszystkim przedstawiciele naszych rolników, których chciałbym gorąco i serdecznie powitać. Bardzo serdecznie i gorąco witam panią Agatę Michalczyk, rolnika ze wsi Garczyn. Serdeczne brawa. Witam pana Piotra Olszewskiego, rolnika ze wsi Olszewice. I moi drodzy państwo, witam to, co jest uwieńczeniem, akcentem i jak gdyby dodaje całego uroku naszym uroczystościom, delegacje wieńców z naszych miejscowości. Liczne delegacje wieńców. Moi drodzy państwo, muszę w tym momencie zaznaczyć, że te wieńce, które tutaj stoją przed sceną, które były obecne w trakcie mszy świętej w kościele i brały udział w procesji, jak się na nie patrzy, są dowodem, a jednocześnie wyrażają w swojej treści trudną i ciężką pracę naszych rolników. Wyrażają treści patriotyczne, jak i również treści te, które, jak powiedziałem, zawierają trud i pracę. Upór, umiłowanie ziemi, z której one powstały. Jest to jednocześnie dowód i symbol jedności naszej wsi, bo wykonanie takich wieńców, moi drodzy państwo, wymaga wiele, wiele wysiłku, pracy i zachodu. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam delegację wieńców. Jeszcze raz, moi drodzy, gorące brawa. Witam, moi drodzy państwo, pana Czesława Mroczka, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Gościa, który jest zawsze na naszych uroczystościach, i tych większych, i mniejszych, jest zawsze z nami. Dzieli się radością, jak i smutkami. Witam pana starostę Antonia Jana Tarczyńskiego, który również zawsze jest z nami obecny i wspomaga nasze działania. Witam bardzo serdecznie i gorąco pana Mirosława Krusiewicza, dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim. Moi drodzy państwo, witam bardzo serdecznie księdza dziekana prałata Władysława Szymańskiego, proboszcza naszej parafii. Ale jeszcze jednocześnie chcę powiedzieć, że jest duszpasterzem diecezjalnym rolników. Witamy go serdecznie. Witamy również księdza Jerzego Skłódzkiego, wikarego tutejszej parafii. Witamy, proszę państwa, bardzo serdecznie pana Marka Pachnika, członka zarządu powiatu mińskiego.
Witam przedstawiciela posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Daniela Milewskiego, pana Piotra Gujskiego. Witam pana Janusza Pełkę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie oraz radnych miejskiej w Kałuszynie. Witam sołtysów z terenu naszej gminy, wszystkich sołtysów. Witam przedstawicieli samorządów sąsiednich. Witam, moi drodzy państwo, również przedstawicieli jednostek i służb powiatowych w osobach pana pułkownika Ryszarda Gorczycy wraz z żoną z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Witam serdecznie, panie pułkowniku. Na wszystkich uroczystościach pan jest z nami. Dziękuję bardzo. Witam nadkomisarza Tomasza Pluchrata, komendanta Komisariatu Policji w Mrozach. Pana Stanisława Smatra, naczelnika Wydziału w Starostwie Powiatowym. Witam delegatów gminy Kałuszyn do Mazowieckiej Izby Rolniczej, pana Tadeusza Abramowskiego i pana Krzysztofa Śledziewskiego. Witam naszych przedstawicieli z terenu miasta i gminy, przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji obsługujących naszych mieszkańców. Witam dyrektorów oraz pracowników wszystkich jednostek. Witam strażaków oraz przedstawicieli organizacji społecznych z terenu miasta i gminy Kałuszyn. Witam przedstawicieli prasy. Witam bardzo serdecznie mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn i wszystkich przybyłych gości. Jeszcze raz, moi drodzy państwo, szczególnie serdecznie chciałbym powitać rolników i osoby pracujące na ziemi z terenu naszej gminy, jak również osoby, które przybyły tutaj w gości na gościnną ziemię kałuszyńską. Szanowni państwo, święto tegoroczne przypada w szczególnym dla nas roku, roku stulecia odzyskania niepodległości, w roku 600. rocznicy potwierdzenia nadania praw miejskich dla miasta Kałuszyn. Jest to szczególny dla nas rok. Jest to również szczególny rok, że od 20 lat nieprzerwanie odbywają się święta dożynkowe, święta plonów, święta dla naszych rolników. Moi drodzy państwo, staramy się w miarę możliwości, kompetencji i uprawnień, żeby praca naszych rolników na ziemi była lżejsza, sprawniejsza, wydajniejsza. Chciałbym podkreślić, że władze samorządowe gminy w ubiegłych latach wykonały wiele wysiłku, żeby w każdej naszej miejscowości i wsi była woda o dobrej jakości. W tym roku zakończyliśmy modernizację stacji uzdatniania wody w Garczynie, która zaopatruje 17 wsi z terenu naszej gminy, 3 wsi z terenu gminy Jakubów i 1 z gminy Wierzbno. Chcę państwu podkreślić, że to jest bardzo nowoczesna stacja, na którą gmina wyłożyła kwotę 2 700 000 zł. Szanowni państwo, chcemy również, żeby do każdej wsi, i to już się praktycznie stało, były drogi asfaltowe ubite, żeby był dobry dojazd. W roku bieżącym wykonaliśmy w ramach inwestycji 6 km nawierzchni asfaltowej. Wykonano również za ponad 100 tysięcy złotych remontów dróg dojazdowych do pól. Te prace będą kontynuowane. Na inwestycje drogowe na terenie wiejskim przeznaczono w roku bieżącym 1 700 000 zł. Są to działania naszego samorządu, żeby usprawnić, pomóc czy ulżyć w pracy rolnikom. Staramy się, moi drodzy państwo, również i robimy to,
żeby opłaty za wodę były dotowane i one są dotowane. Dotowane są również odbiory ścieków. Ale w tej chwili różnica między opłatami za ścieki na terenach miejskich i wiejskim polega na opłatach, które rolnicy ponoszą za transport tych ścieków do miejscowej oczyszczalni. Zechcemy, żeby dotacje samorządowe wyrównały koszty odbioru ścieków ze wsi do poziomu odbioru ścieków z terenu miasta. Moi drodzy Państwo, sukcesywna poprawa służby zdrowia, opieka nad dziećmi, opieka zdrowotna, jeszcze raz powtarzam, tak istotna ze względu na starzejące się nasze społeczeństwo. Mam na myśli obiekt rehabilitacji, rozbudowa służby zdrowia w tym roku, rozpoczęcie jeszcze w tym miesiącu przebudowy budynku starej apteki, gdzie dodatkowo znajdą się gabinety lekarskie, gdzie będzie pomieszczenie dla OPS-u, Zakładu Gospodarki Komunalnej. Również będą pomieszczenia dla seniorów do dziennego pobytu, łącznie z opieką lekarską, z posiłkami. Są to działania zmierzające do tego, moi drodzy Państwo, żeby naszym mieszkańcom ze wsi, ale nie tylko, żyło się lepiej, bezpieczniej i wygodniej. Prace, jakie teraz są prowadzone nad projektem przebudowy i rozbudowy przedszkola, zmierzają do tego, żeby zapewnić miejsca dla wszystkich dzieci, które się zgromadzą. Moi drodzy Państwo, również zakłady pracy, które powstają na terenie naszej gminy, zakłady, które są już w przededniu otwarcia, tak jak budowa Centrum Logistycznego LIT, gdzie będzie zatrudnionych ponad 200 osób. Budowa w Przytoce, przetwórni, proszę Państwa, mas plastycznych zatrudni ponad 100 osób. Dawne Posty zatrudni docelowo 100 osób. W najbliższym czasie nasza gmina zyska dodatkowo około 400 miejsc pracy. Są to miejsca, które będą stwarzały możliwość i warunki jednocześnie dla osób, które pracują na ziemi, w rolnictwie, w mniejszych gospodarstwach, do pracy zarobkowej właśnie w tych miejscach pracy i zwiększenia swoich budżetów domowych. Moi drodzy Państwo, życzę wszystkim rolnikom, dziękując im za ich trud i pracę, żeby ich praca była doceniana, postrzegana nie tylko w tym wymiarze społecznym, ale w wymiarze finansowym. Żeby ta praca była coraz lżejsza, efektywniejsza, a przede wszystkim, żeby się spotykała z szacunkiem i uznaniem. Warto tutaj powiedzieć, że nasi polscy rolnicy, pracując ciężko na tej ziemi, nie traktują pracy na roli jako pracy w zakładzie pracy. Ziemia jest symbolem umiłowania kraju, ojczyzny, tego, co jest najlepsze, najwartościowsze. Tak jak powiedziałem o tych wieńcach, które przed nami tutaj stoją, że są dowodem uporu, są dowodem tradycji narodowych, tradycji religijnych naszych przodków, są symbolem tego, co jest najwartościowsze w naszym narodzie. Niech to święto się święci i pozostanie z nami jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, tyle już powiedziano i w świątyni, i tutaj pan burmistrz na temat dzisiejszej uroczystości. Ja chcę tylko jeszcze raz zaakcentować, że te piękne wieńce dożynkowe, z którymi przybyły delegacje z całej parafii, z całego miasta i gminy, one są właśnie największym dowodem na to, że polski rolnik podejmuje trud, wysiłek, cierpienie, by ta ziemia przynosiła błogosławione owoce. By ta ziemia, nasza polska ziemia,
przynosiła owoce, których starczy dla wszystkich Polaków. Ale równocześnie ta praca, ten trud rolnika, to jest harmonijne razem mówienie Bogu tak, za Jego zaproszenie do tego, by człowiek czynił sobie ziemię poddaną. I niech ten chleb, którym dzielić się będziemy za chwilę, sprawi, by nam nieustannie uświadamiała się w głowach naszych ta wielka prawda, że chleb, który leży na stole, jest przeznaczony dla nas wszystkich. Niech go nie zabraknie na naszych polskich stołach. Szczęść Boże! I tak jak się rzekło, pan burmistrz, wielebny ksiądz prałat i starostowie dzisiejszych dożynek będą dzielić chlebem między państwem. A ja pozwolę sobie, drodzy państwo, przybliżyć sylwetki naszych starostów. Pani Agata Michalczyk mieszka w miejscowości Garczyn Duży. 40-hektarowe gospodarstwo prowadzi wraz z mężem Bogusławem. Dzień dobry, pani Bogusławie, jest z nami. Ukierunkowane na produkcję mleczną. Posiada certyfikat jakości mleko wolne od GMO. W gospodarstwie utrzymywane jest 30 sztuk bydła, 17 krów mlecznych, a pozostałe to młodzież. Państwo Michalczykowie w wolnych chwilach chętnie udzielają się społecznie na rzecz mieszkańców Garczyna Dużego, jak również dla miasta i gminy Kałuszyn. Starościna pracuje w kole gospodyń wiejskich. Pan Bogusław pełni funkcję sołtysa sołectwa Garczyn Duży oraz radnego Rady Miejskiej w Kałuszynie. Państwo Michalczykowie mają dwoje dorosłych dzieci. Córka Sylwia, absolwentka Politechniki Warszawskiej, pracuje zawodowo. Młodszy syn, Dominik, jest studentem 4. roku Wojskowej Akademii Technicznej. W wolnych chwilach dzieci chętnie pomagają rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Teraz chwilę o państwa Olszewskich. Pan Piotr Olszewski, wspólnie z żoną Grażyną, prowadząc gospodarstwo rolne w miejscowości Olszewice, stanowią przykład efektywnej, harmonijnej i rodzinnej pracy. Państwo olszewscy uprawiają zboża, hodują bydło mięsne, w celu sprostania wymogom unijnym systematycznie modernizują swoje gospodarstwo. W wolnych chwilach chętnie udzielają się społecznie na rzecz mieszkańców miejscowości Olszewice. Pani Grażyna pracuje w kole gospodyń wiejskich, pan Piotr pełni funkcję prezesa zarządu oddziału miejsko-gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kałuszynie. Państwo olszewscy mają troje dzieci, dwóch synów i córkę. Sylwia z mężem Mirosławem i synkiem Kacperkiem mieszkają w Turku. Najstarszy syn Grzegorz, zagorzały strażak, poszedł w ślady taty, pracuje w Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Grzegorz ma własną rodzinę z Karoliną i dwuletnią córką Lilianką, mieszkają z rodzicami. Najmłodszy syn państwa olszewskich, Rafał, pracuje zawodowo. Po pracy Rafał najchętniej pomaga w gospodarstwie. Sylwia i Grzegorz również nie odmawiają pomocy i w wolnych chwilach oraz przy nasileniu prac rolnych chętnie pomagają rodzicom. Widzą państwo, już za mną stoją panie i panowie z międzypokoleniowego zespołu Razem i kilka pieśni i piosenek dożynkowych, a w trakcie starostowie, ksiądz proboszcz i pan burmistrz dzielą chlebem.